Cześć, tutaj Daniel i dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak zacząć trenować, jak początkujący może zacząć swoją przygodę z treningami. Powód, dlaczego chciałem zrobić ten filmik, jest taki, że dosłownie dostaję 5 maili dziennie tylko na temat tego, Daniel, jestem początkujący, jak mam zacząć trenować, bo Daniel, jestem kompletnie zielony, które ćwiczenia będą dla mnie najlepsze? Daniel, chciałbym zacząć trenować, które treningi mi polecasz? I bolą już mnie palce od pisania tego samego cały czas. Więc przygotowałem coś dla Was, ale zanim zaczniemy, chciałbym omówić parę spraw. Po pierwsze, wielu z Was chce zacząć trenować i szuka najlepszego sposobu, żeby to zrobić. Okej, logicznie, każdy z nas chce zacząć i zrobić to dobrze. Super, ale problem polega na tym, że cały ten czas, który wkładacie w szukanie idealnego treningu, moglibyście już poświęcić dawno na zrobienie tego treningu. I prawda jest taka, że jeżeli chcecie zbudować mięśnie i dopiero zaczynacie, to nieważne co zaczniecie robić, możecie nawet rzucać workiem ziemniaków po pokoju albo rąbać drewno. Uda Wam się zbudować troszeczkę mięśni, więc Waszym zadaniem jest po prostu zacząć. Później, w miarę progresu, bardziej urozmaicać ten trening i bardziej go organizować. Więc teraz powiecie, no dobra Daniel, mam ten trening na brzuch i będę to robić codziennie. Czy wszystko dobrze? Niekoniecznie, bo warto też urozmaicać trening i bardzo ważne jest to, żeby atakować każdą partię mięśniową regularnie. I to jest następne pytanie, które bardzo często dostaję. Jak sobie stworzyć plan treningowy na cały tydzień? Druga sprawa, o której chciałem porozmawiać, to jest to, że dostaję często wiadomości: Daniel, robię codziennie wieczorem 10 popek dziennie. Czy to dobrze? Czy będą efekty? Więc moja pierwsza odpowiedź na to jest: bardzo dobrze, że robisz 10 popek dziennie. Czy będą super efekty? Niekoniecznie, nie uda Ci się zbudować dużej masy mięśniowej z tym, nie będziesz nie wiadomo jak gigantyczny, ale co to Ci da? Bardzo ważną rzecz w tym momencie sobie budujesz. Wiecie co to jest? Systematyczność. Systematyczność to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o budowanie dobrej sylwetki. Więc w tym momencie zaczynasz już się programować, żeby ćwiczyć regularnie. Więc Twoje 10 popek dziennie na pewno da Ci jakieś efekty. Więc przechodzimy do punktu kulminacyjnego tego filmiku. Przygotowałem dla Was 2 plany treningowe. Jeden plan treningowy ze sztangielkami, jeden plan treningowy bez sprzętu. Możecie go robić na siłowni albo w domu. Mogą to robić super początkujące osoby albo troszeczkę zaawansowane osoby, które chcą troszeczkę bardziej sobie urozmaicić ten trening, tak? Będzie on się składał w 4 do 5 dni treningowych w tygodniu. Wystarczy, że zeskrolujecie na koniec tego filmiku w dół, klikniecie w opis i tam będziecie mieli wszystkie linki do filmiku razem z krótkim opisem, co, kiedy, w jaki dzień sobie robić. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny i będziecie już mogli zacząć trenować, więc zero wymówek i zaczynamy. To wszystko z mojej strony. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, okażcie trochę miłości i zostawcie ten kciuk w górę. Jeżeli podoba się Wam mój kanał i chcecie więcej takich porad albo więcej treningów, zapraszam do zasubskrybowania Mr. Alpha Fit. To wszystko z mojej strony, miłego trenowania i do zobaczenia następnym razem. Peace, bye.